Witam, tu Sanjaya, jasna strona mocy. Dzisiejszym tematem będzie cud nad Wisłą i w niebo wstąpienie Marii Matki Boskiej. Te dwa święta się pokrywają. My jesteśmy Słowianami i dlaczego mielibyśmy się przejmować i świętować w niebo domniemane wstąpienie Żydówki? Bo Maria, Matka Jezusa, była przecież Żydówką. To nie jest nasze święto. Nasze święta zostały usunięte. Te wszystkie święta państwowe to są święta okupantów, satanistów, naszych wrogów. Religia jest to potężne narzędzie socjotechniczne wymyślone przez satanistów, iluminatów. Taka Maria to już była ileś tam tysięcy lat w wielu różnych religiach i służyła do manipulacji. Jest to bóstwo satanistyczne. Ona już w Babilonie była, w Egipcie była, było tego. Podobnie rzecz ma się z Jezusem. Takich Jezusów, czyli ten kult solarny, ubrany w jakąś tam postać, tam różne imiona miał ten Jezus. To była w 12 religiach. Króciutko. Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał, chodził po wodzie, zamienił wodę w wino. Przecież to wszystko się tyczy słońca. To jest kult solarny. 12 apostołów to 12 znaków zodiaku. Judasz, 30 srebrników. 30 srebrników to się odnosi do księżyca. 30 dni księżycowych. Czyli wzięli te ruchy planet i dali do tego jakieś tam imiona i stworzyli taką fabułkę, taki Hollywood. A sprawa jest poważna, bo jeżeli mamy w Polsce święta narodowe, to są święta watykańskie, to znaczy, że my nie jesteśmy krajem wolnym i to są święta naszych wrogów, więc dlaczego my mielibyśmy w tym brać udział? Cały czas tu ściemniałem, że jesteśmy wolnymi ludźmi, że jest wolność i tak dalej. A jest zupełnie przeciwnie. To Kościół świętuje, bo oni tutaj z tego terenu, z Lechistanu zrobili swoją prywatną kolonię i czerpią potężne zyski. A czemu akurat 15 sierpnia te w niebo wstąpienie, czy w niebo wtargnięcie Marii Żydówki? Chodzi o to, że w granicach 20 sierpnia słońce wchodzi w znak Panny, a Panna to jest Virgin to jest dziewica. Czyli to się wszystko tyczy astrologii. A teraz Wojsko Polskie i główne święto podciągnęli pod święto watykańskie. W latach 20. była wojna z bolszewikami. Bolszewicy to nie byli jacyś tam Rosjanie. Rosjanie to byli tylko żołnierzami, dowództwem to byli sataniści, Żydzi, Chazarscy. I oni tutaj zaatakowali młode państwo polskie. Byli pewni swojego zwycięstwa. Dlatego nazwali to cudem, bo do końca nie wiedzą, jak to się stało, że przegrali. Piłsudski, zdrajca, mason, iluminat, satanista, agent i tak dalej, i tak dalej. Wróg, wielki wróg Słowian. W historii świata do XX wieku nie zdarzyło się, aby naczelny wódz opuścił wojsko przed walną bitwą. To się jednak wydarzyło i to w Polsce prawie 100 lat temu. No i teraz przechodzimy do roli Piłsudskiego. Przecież on jak mógł, tak przeszkadzał obronie Polski. Na przykład przez co 3-4-miesięczną zmianę dowództwa frontu wschodniego. Mało tego, na dowódców dywizji kawalerii dawał piechurów, którzy w ogóle pojęcia nie mieli, jak walczyć kawalerii. Piłsudski w 20 roku, tuż przed Bitwą Warszawską, jako główny dowódca, złożył dymisję i uciekł do swojej kochanki pod Kraków, oczywiście zabierając ciężką artylerię, no bo po co obronie Warszawy ciężka artyleria? Nie wystarczą same okopy, te jak Ruski wpadną do nich, to się tylko ich przysypie i tak dalej. I taka jest prawda, więc to raz. Dwa, Piłsudski nie wspomógł w żaden sposób powstania śląskiego, powstań śląskich, a one były w tym samym czasie, dokładnie w 20 roku. Nie tylko to. Przyszła armia Halera. 100 tysięcy doskonale wyposażonego wojska, wyćwiczonego i tak dalej. I co Piłsudski zrobił? Do domów rozesłał 50% jeszcze przed Bitwą Warszawską. Jeszcze w latach 50. jako zaszczyt dla Piłsudskiego podawano, że on był współpracownikiem Lenina w czasopiśmie Robotnik. Czyli był podwładnym Lenina. Rzeczywisty obrońca miasta przed bolszewicką nawałą i faktyczny wódz naczelny polskiej armii w czasie Bitwy Warszawskiej nie ma w Warszawie żadnego pomnika. Dlatego proszę wszystkich Polaków, przypominajmy, szczególnie w tych dniach,
osobę generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. To jemu zawdzięczamy wspaniałe zwycięstwo nazwane Cudem nad Wisłą. Polacy potrzebują znać prawdziwą historię swego narodu i zasługują na prawdziwych bohaterów. Jego głównym zadaniem było destabilizowanie życia młodego państwa. On prowokował bolszewików i wziął udział w wywołaniu tej wojny. Uciekł z pola bitwy przed walną bitwą, bo był pewny, że Polacy przegrają. I teraz pomyśleć, że dlatego tchórza, zdrajcy budują pomniki. Nawet tu w Nysie nasza władza, to też są zdrajcy, będą budować pomnik Piłsudskiego. Będą tam kwiaty składać. Piłsudski był Litwakiem, czyli Żydem litewskim. Prawdziwe nazwisko to Selman. Agent najpierw Austro-Węgier, a potem Prus i Niemiec, aż do śmierci pupil Hitlera, agent masonski, uważany i lansowany przez współczesnych Żydów za wyzwoliciela i zbawiciela Polski. Liczne pomniki, ulice z jego nazwiskiem. Józef Piłsudski był nie tylko niemieckim agentem, ale też pozbawionym skrupułów mordercą, który nie zawahał się wydać rozkazu zabicia prezydenta Narutowicza. Jeśli chodzi o naszych słowiańskich prawdziwych bohaterów, cichosza, niewiele słychać. Była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca. Nie mogli tego usunąć, więc tak napominają troszeczkę, że coś tam było. Data bitwy pod Grunwaldem to powinno być naszym świętem, bo to była nasza chwała. Watykan tam został pokonany przez Słowian. Ale Watykan wie o tym, że to była ich klęska i nie mają interesu nagłaśniać to. Oni się podpięli pod tą bitwę, która była w 20 roku. Nazwali cudem. Psychologia jest taka. Jak cuda, to Kościół katolicki. A Kościół katolicki to Watykan. Jeszcze inaczej. Jak cuda, to Bóg. A jak Bóg, to Watykan. Już oni przejmują kontrolę. Watykan nie reprezentuje żadnego Boga, chyba że Boga ciemnej strony mocy, Lucyfera. Grunwald to też był cud, ale już tego cudem nie nazywają, bo tam ponieśli klęskę. Wojna w 20 roku była zorganizowana przez syjonistów, satanistów. Tam Słowianie walczyli przeciwko Słowianom i tak najczęściej wojny są organizowane. W dowództwie bolszewickim tam właściwie prawie nie było Rosjan, tam byli obcy. Te morderstwa, które były w Katyniu, co mordowali polskich oficerów, to właśnie była zemsta za ten 20 rok i za tą przegraną bitwę. Za tą przegraną wojnę. Tam się mścili Żydzi chazarscy na polskich oficerach. Także Polska jest państwem wyznaniowym. Tu najważniejsze wszystkie święta narodowe to są święta watykańskie. Widzicie tu jakaś wolność. Macierewicz, Isaac Singer, główny aktor, Judasz, który przygotowuje naród słowiański do walki z narodem rosyjskim, z słowiańskim. To Judasze, syjoniści, sataniści organizują wojny, bo na wojnie są ofiary, a ofiary są potrzebne dla Lucyfera. Głównym takim Judaszem u nas to jest Antoni Macierewicz, faktyczne nazwisko Isaac Singer. On cały czas judzi na Rosję. Bo jest państwem zbójeckim, jednocześnie jest państwem bandyckim. Jest pan agentem Pentagonu, czyli jest pan agentem światowego masoństwa, panie Macierewicz. Traktuje pana jako wroga Polski. Rosjanie to są Słowianie, tak jak my. Tylko im chodzi o to, żeby Słowianie mordowali Słowian, a nie będą z tego mieć zysk. Zawsze tak działali podstępnie. Także w 20 roku i w tym wrześniu, 17 września, to nie Rosjanie nas napadli, tylko syjoniści, sataniści. Rocznice smoleńskie, te miesięcznice, służą do tego, że cały czas przygotowują nas do wojny z Rosją. Tam w Smoleńsku nie było żadnego zamachu. To była taka sama fałszywa plaga jak World Trade Center z 11 września. Wszyscy ludzie, którzy coś naprawdę konkretnego wiedzieli na temat Smoleńska, to już nie żyją. Józef Piłsudski, ten poniekąd wielki bohater i tak dalej, zmarł na raka. Był rakiem dla narodu polskiego, dla narodu słowiańskiego. Mówią, że to był cud nad Wisłą. Samo słowo Wisła jest słowem fałszywym. Dawniej to się nazywało Wistula, a pierwotnie ta rzeka
nazywała się Wanda. I Słowianie, którzy zamieszkiwali okolice tej rzeki, nazywali się Wandalami. W Budach ściemniają i dezinformują, że w V wieku, bo taka jest oficjalna data, Wandale napadli i zniszczyli Rzym. To byli Słowianie i to nie były jakieś dzikusy. I to była chwała Słowian. Chodzi o to, że Rzymianie, Watykan, cały czas atakowali te ziemie, bo chcieli mieć zyski, bo te ziemie są bardzo bogate. Aż w końcu Słowianie się zebrali do kupy i uderzyli w Rzym i tak rozwalili, że przez wiele, wiele lat nie byli w stanie się pozbierać. Tak i dostali wpiernicz. A że nie można było z kart historii wymazać, że Wandale rozwalili Rzym, tych satanistów, to wymyślili sobie, że to jacyś tam dzikusy. I do dzisiaj wandalizm uważany jest za taki akt dewastacji. Także wandal jest to pozytywne słowo. Wandalami to jesteśmy my, Słowianie. Sataniści, syjoniści, Żydzi chazarscy to są szydercy. Zobaczcie na tych naszych przywódców z PiS-u, z PO, czy teraz ci kodowcy. Oni wiedzą, że tworzą teatr dla gojów. Jakie uśmieszki mają. Oni wiedzą, że kłamią. Oni reprezentują ciemną stronę mocy. Także my, Słowianie, powinniśmy wrócić do swoich słowiańskich świąt i nie świętować chwały okupantów, bo to jest po prostu tragikomiczne. Polacy, Słowianie powinni znać prawdziwą historię. Także to nie był żaden cud nad Wisłą, tylko geniusz polskich, słowiańskich żołnierzy. Słowianie są bardzo waleczni. Takich cudów było wiele, tylko w Budach o tym nie mówią, gdzie mała ilość żołnierzy polskich, słowiańskich rozbijała duże armie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Sanjaya i do usłyszenia.